Hej, witajcie w kolejnym filmie. Nagrałam przed chwilą dla Was vloga, ale mam jeszcze chwilkę czasu i stwierdziłam, że nagram dla Was szurzbu, gdyż mam tutaj kilka ciekawych książek do pokazania Wam. I naprawdę takich fajnych, babskich tytułów. Tak, może tyle, nie będę zdradzać, przejdę od razu do rzeczy. Pierwsza rzecz, o której już wspominałam we vlogu, to jest właśnie Skóra pełna blasku, Harold Lancer. I to jest jakiś znany lekarz, dermatolog, który tutaj jest rekomendacja Kim Kardashian, która pisze, że ten lekarz jest jej guru i on leczy i dba o skórę wszystkich największych jakichś tam gwiazd. I powiem Wam, że podchodziłam z takim dużym dystansem do tej książki. Nie wiedziałam, co mam sądzić, ale powiem Wam, że to jest książka, którą powinna przeczytać każda kobieta. To jest usystematyzowanie pielęgnacji. Każda kobieta, która jakoś tam mocniej dba o swoją skórę i zwraca większą uwagę na pielęgnację swojej skóry, powinna to przeczytać. I też tutaj nie są to jakieś, wiecie, zabiegi z kosmosu, produkty z kosmosu, i to nie jest tak, że nagle, przynajmniej w moim przypadku tak było, to nie jest tak, że ja musiałam jakoś przewrócić do góry nogami swoją pielęgnację, wyrzucić wszystkie kosmetyki, kupić nowe i nie wiem, w ogóle zacząć wszystko od nowa, tylko bardzo wiele rzeczy się tutaj pokrywa. Też bardzo wiele produktów, kosmetyków, które on tu poleca, się pokrywa z tym, co już miałam. I udało mi się jakby to usystematyzować jeszcze powoli, tutaj wprowadzam różne rzeczy, zmieniam i jak już wszystko będzie tak jak trzeba, to nagram Wam taki film o mojej pielęgnacji, o tym, co on zaleca, czego ja używam. Też w tej książce są podane produkty, które on poleca z różnych półek, od tych bardzo ekskluzywnych za kilka tysięcy po te najtańsze, i też jest dołączona tabelka z polskimi produktami, też tam jest Ziaja i Irena Eris i różne marki takie naprawdę łatwo dostępne i przystępne cenowo. I też podoba mi się tutaj w jego podejściu to, że on mówi, że po prostu żaden zabieg kosmetyczny, żadna operacja nie da tyle, co regularna pielęgnacja taka dogłębna z oczyszczaniem, ze złuszczaniem, z nawilżaniem i takie przykładanie się codzienne do tego w takim samym, nie wiem, traktowanie to tego jak, nie wiem, mycie zębów, tak, że to nawilżanie, oczyszczanie i dbanie o naszą skórę to jest taka sama higiena jak, nie wiem, kąpiel, jak mycie zębów, jak, nie wiem, używanie dezodorantu, to jest taki must have, coś, co naprawdę trzeba robić. Jeżeli robimy to latami i dbamy o to, to później niepotrzebne nam są jakieś mega takie inwazyjne zabiegi. Tak, no zrobię Wam głębszą recenzję, bo tutaj no, w kilku minutach tego nie da się streścić, ale naprawdę Wam polecam, jeżeli interesujecie się tematem dbania o skórę albo właśnie chcecie jakby usystematyzować sobie swoją wiedzę dotyczącą pielęgnacji, tego czego używać, do jakiego typu skóry, co na co, kiedy, co rano, co wieczorem, jakie kosmetyki są ważne, a jakie można pominąć, jakie składniki są ważne, to tutaj w tej książce wszystko jest. Dobra, teraz będą dwie książki o modzie. Pierwsza z nich to jest Bądź Paryżanką, gdziekolwiek jesteś. I słuchajcie, gdybym ja miała pisać jakiś poradnik o modzie, to chciałabym napisać coś takiego. Autentycznie, po prostu ta książka jest tak zabawna i właśnie pokazuje taki dystans do siebie. Ja na początku jak ją dostałam i przewertowałam, mówię, Boże, kolejny jakiś po prostu poradnik, jak żyć, jak się ubierać, i znowu będę słuchać o tym, żeby nosić trencz i białą koszulę i w ogóle do tego typu sylwetki, to tamto. To jest poradnik, ja bym powiedziała, o życiu i o modzie w jednym. To jest poradnik o stylu bycia, o takiej nonszalancji, o dystansie do siebie i do świata, i tak naprawdę ja bym powiedziała o tym, że styl i klasa bierze się stąd i stąd, z głowy i z serca, i że żaden poradnik o tym, co nosić, nie ma znaczenia, że tak naprawdę właśnie no to tą klasę, tą kulturę nosimy w sobie, i nieważne, czy nie wiem, czy kochasz szaleć i uwielbiasz kolorowe, najmodniejsze ciuchy, czy ubierasz się klasycznie i nie wiem, w klasyczne, stanowane fasony i kolory, nie ma to znaczenia, możesz
wyglądać elegancko, tak? I tutaj jest jakby taki poradnik właśnie z takim przymrużeniem oka. Paryżanka z wszystkimi się wita, ale z nikim nie ma ochoty rozmawiać. Je pizzę quattro formaggi, a za chwilę wrzuca do kawy słodzik. Kupuje bardzo drogie buty i nigdy ich nie pasuje. Jest nieznośna, ale robi wielkie oczy, gdy ktoś ją porzuca. Ma zadbane stopy, ale nosi bieliznę od sasa do lasa. Pali jak lokomotywa, gdy spaceruje polną drogą, by zaczerpnąć świeżego powietrza. W nocy pije wódkę, a rano zieloną herbatę. I to jest po prostu idealny wstęp do tej książki. Ja po prostu się tak uśmiałam właśnie od porad, jak co mieć w torebce, po jak mieć kochanka, żeby mąż się nie dowiedział. Tutaj o ślubach, że ślub, paryski ślub nie jest wystawny i nie robi się z tego, nie wiem, wielkiej imprezy. Kiedy paryżanka idzie kupić sukienkę ślubną, to nie idzie do salonu sukien ślubnych, tylko idzie gdzieś do małego butiku, a kiedy ekspedientka się pyta, czy to sukienka na jakąś wielką okazję, odpowiada machając ręką: nie, to tylko na mój ślub. Bardzo mnie rozbawił rozdział o baby shower, że paryżanki nie obchodzą, nie świętują baby shower, bo z jakiego powodu miałoby kazać swoim koleżankom pić tylko dlatego, że ktoś się przeleciał 8 miesięcy wcześniej. Żeby nie było, nie mam nic przeciwko baby shower, ale rozbawił mnie bardzo ten fragment. No i generalnie tutaj jest wszystko o mieszkaniu, o jedzeniu, o seksie i tak dalej, i tak dalej. I z tego wychodzi portret kobiety właśnie takiej nonszalanckiej, zdystansowanej, pełnej sprzeczności, która właśnie najpierw mówi jedno, potem żeby zrobić drugie. Podobają mi się też tutaj odniesienia do, że paryżanka może sobie zrobić operację plastyczną, powiększyć cycki czy wybielić zęby, ale tak, żeby nie było widać. I to też mi się podoba, że właśnie czasami naprawdę jak patrzę na niektóre Amerykanki, jak się uśmiechają, to po prostu mam ochotę założyć okulary przeciwsłoneczne. No i tutaj właśnie się pojawia portret kobiety zadbanej, tak, która ubiera się w to, co chce i na co ma ochotę i co pasuje do jej stylu życia, która dba o siebie, która poprawia mankamenty urody, ale po to, żeby się poczuć lepiej, a nie żeby coś ukrywać, żeby kogoś oszukać, i generalnie czuje się sama ze sobą najlepiej. I ta książka jest właśnie taka przewrotna. Myślę, że tutaj wiele osób też może się poczuć, nie wiem, poirytowane czy zgorszone nawet, ale to jest coś, co mi się podoba. To jest to, czego ja szukałam. Sprawiła mi wielką radość czytanie tej książki. Ubawiłam się świetnie. No i po prostu jest super, tak? Jeszcze tutaj moja uwaga na temat paryżanek. Nie uważam, że paryżanki są jakoś szczególnie lepiej ubrane niż inne kobiety na świecie. Myślę, że właśnie to jest ten taki bardziej stosunek do życia. Ale też uważam, że Polki są fajnie ubrane i uważam też, że Polki są bardzo ładne i w większości naturalnej. Właśnie do nas jeszcze nie dotarła, mam nadzieję, ta moda na noszenie na co dzień, nie wiem, i sztucznych rzęs, i długich dopinanych włosów, i paznokci, i białych zębów, i wielkich cycków. Bo każda z tych rzeczy jakby osobno, jeżeli komuś poprawia samopoczucie czy jego wygląd, to okej, ale jak to wszystkiego jest za dużo, jeszcze samoopalać i tak dalej, taki look a la Jordi Shore, to już tego wszystkiego jest za dużo, ale jeszcze na szczęście to nie jest jakoś super popularne w Polsce. I dobrze. Kolejna książka to jest Świat według Karla. Bardzo ładnie wydana książka. Też graficznie, w ogóle w twardej oprawie. Troszkę się rozczarowałam, bo myślałam, że to będzie jakiś taki wywiad rzeka. No coś w tym rodzaju, jakaś biografia. A to tak naprawdę jest zbiór aforyzmów i maksym. Zebranych z różnych wywiadów, filmów, artykułów o Karlu Lagerfeldzie. No i to jest bardzo takie, powiedziałabym, jeżeli chodzi o stylistykę, to jest uzupełnienie Bądź paryżanką. On jakby idzie o krok dalej, on jest bardzo niepoprawny politycznie, bardzo taki zadufany w sobie, znaczy zadufany w sobie nie. To złe słowo. Bardzo pewny siebie, no, niepoprawny politycznie, mówi to, co chce,
Tutaj może Wam zacytuję. W dzisiejszych czasach za luksusowe uchodzą drogie towary kupowane przez kompletne zera, którym tak naprawdę nie są do niczego potrzebne. Mówi Karl Lagerfeld, projektant Chanel. Luksus to swoboda ducha, niezależność, więc w gruncie rzeczy polityczna niepoprawność. Trzeba oszczędzać, to może słuszna zasada, ale nie o to tu chodzi. Pieniądz musi krążyć. Skąd ta obsesja, że trzeba żyć wśród ludzi? Przecież największym luksusem jest samotność. Zgadza się. I tutaj, tutaj jest Karl o Chanel. Podziwiam Chanel, ale ona to nie ja. Chanel była kobietą swoich czasów, a nie jakąś postacią z minionej epoki zagubioną we wspomnieniach. Przeciwnie, nienawidziła przeszłości łącznie z własną. I całe jej dzieło poczyna się właśnie z tej nienawiści. Dlatego marka Chanel musi pozostać ikoną chwili. Bardzo inspirujące jest to, co on mówi. Właśnie to też jest kolejny człowiek, który ma, widać, taki mega dystans do siebie. I z jednej strony zna swoją wartość, z drugiej strony jest takim trochę dziwakiem, outsiderem, ale na pewno... O, słuchajcie, nigdy nie chciałem mieć dzieci, pewnie dlatego, że gdyby dziecko okazało się gorsze ode mnie, nie potrafiłbym go kochać. Gdyby było lepsze, tym bardziej. Gdybym był kobietą, miałbym dzieci. Nie jestem, nie mam. Moja osobowość medialna to marionetka, a ja pociągam za sznurki. Najważniejsze to nie poplątać sznurków. I tak dalej, i tak dalej. No z tego się mniej więcej wyłania obraz Karla. Jeżeli właśnie jesteście fankami jego osobowości, to na pewno Wam się spodoba ta książka, bo jest taka ostra, zaczepna. Dosyć droga jak na zbiór właśnie cytatów, bo kosztuje 50 zł. Ale fajnie, warto ją mieć w swojej biblioteczce. Przyznam Wam się, że mimo że ona tutaj, nie wiem, ma ile, z 200 stron, to przejrzałam ją w jeden wieczór, no bo to się szybko czyta, a potem jeszcze kilka razy do niej wracałam, bo nie wiem, inspiruje mnie jego osobowość, spodoba mi się, że właśnie jest taki niepoprawny i nie sili się na to nawet, żeby być takim, nie wiem, idolem i ulubieńcem tłumów. Lubię takich ludzi. I na koniec dwie książki o Kocham Nowy Jork, już Wam wspominałam w Szuszlubi. Dwie książki Kocham Nowy Jork, to jest pierwsza część, Kocham Paryż, to jest druga. I to jest taki a la Sex and the City. Prawniczka z Paryża przyjeżdża do Nowego Jorku, robi karierę, jest jej ciężko, zakochuje się, bla bla bla, wiecie, to nie jest jakaś, to jest taki fast food książkowy, to jest taki McDonald's do poduszki umysłowy, co ciekawe dobrze napisany i dobrze się to czyta, ale to jest taka bardzo historia, no wiecie, nie jest to jakiś tutaj Nobel literacki. Wiele to w Waszym życiu nie zmieni, ale jeżeli macie ochotę na coś lekkiego do poczytania przed snem, do poduszki, co się tak bardzo łatwo trawi i przyswaja i jest lekkie, łatwe i przyjemne, a co się często zdarza przy okazji takich powieści, które są fatalnie napisane lub fatalnie przetłumaczone, to ta, o dziwo, jest, dobrze się czyta i jest napisana fajnym językiem. Także polecam takie dopełnienie. Tutaj dzisiaj takie pozycje były modowo-urodowe, babskie bym powiedziała, więc to będzie taki babski szuszbuk. No i tak, dajcie znać, co Wy ostatnio ciekawego czytałyście i co mi polecacie. Może jeszcze polecacie mi coś z serii tej właśnie Bądź Paryżanką, bo przeglądam jeszcze kilka tytułów, bo tam są te wszystkie tytuły, jakieś tam paryski szyk i tak dalej, ale to już... To mnie tak nie ujęło jak ta książka. Jeżeli znacie coś w tym klimacie, to koniecznie dajcie znać. I tak, Susi, żegnamy się. Susi nawet nie podniesiesz głowy, żeby się pokazać. Jaki zaspany pies, zobaczcie. Jaki zaspany pies. Tak, a pani tu przeszkadza, tak? No dobrze, śpi. Leniu ty. Dobra, ja już uciekam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło. Mojej skóry się pogorszył, więc no nie wiem. Ale coś, co też już kiedyś miałam i co jest bardzo fajne, to jest Taupa Dermo Rosacal.